Jesteśmy na stadionie Borussii Mönchengladbach w odwiedzinach młodego polskiego piłkarza, o którym zrobiło się ostatnio dość głośno. Florian Szykowski. Cześć Florian. Cześć, witam. Trzeba przyznać, że ostatnio masz naprawdę znakomitą pasę. Powiedzmy pokrótce, 3 gole w Młodzieżowej Lidze Mistrzów, zwycięski gol dla reprezentacji Polski U19, no i ostatnio w weekend zwycięski gol dla młodzieżówki Mönchengladbach z Duisburgiem. Powiedz mi, jak się z tym wszystkim czujesz, bo to chyba pierwsza taka świetna pasa w twojej karierze. No, ja jestem bardzo zadowolony z moim bramki i chcę dalej takie bramki strzelić. A powiedz, z którego wyczynu jesteś najbardziej dumny? Tego gola dla reprezentacji Polski, czy tego hat-tricka w Lidze Mistrzów? Jestem bardzo dumny tego gola dla reprezentacji, bo to był mój pierwszy gol dla reprezentacji i był bardzo ważny gol, bo to nam dało awansa wysłać do elity rundy. Trzeba przyznać, że ostatnio się zrobiło o tobie dość głośno. Piszą o tobie duże polskie portale. Poczułeś, że tak to zainteresowanie wokół ciebie jest trochę większe ostatnio? Dziennikarze, czy może w klubie też? No tak, tak. Czułem, że bardzo dużo ludzi teraz do mnie przyjdą i chcą ze mną porozmawiać. No ale ja sobie musimy trochę tak od tego, nie możemy tak się dać i musimy trochę spokojnie być i dalej grać, bo ważne jest, że gram piłkę nożną i musimy dobrze grać dla drużyny i reprezentacji. To jest najważniejsza rzecz. Na razie udało ci się zainteresować dziennikarzy, no i tak się składa, że teraz kibice chcą o tobie więcej wiedzieć, więc dlatego tu do siebie przyjechaliśmy. To powiedz nam, jak się twoja historia zaczęła, skąd się wziąłeś tutaj właśnie, w Mönchengladbach, w Borussii? No to jest tak, ja jestem tu w Mönchengladbach, to jest już mój 5. rok. Ja byłem przedtem, byłem w Bayer Leverkusen od mojego 6. roku. No i tu w Borussii Mönchengladbach już teraz dużo gram. Byłem U15, to był mój pierwszy lat tu i od tego już tu gram. Nie? To jest bardzo, no, dobrze się tu czuję, ludzie tu do mnie są bardzo dobrze. No i to dla mnie to jest bardzo fajnie to. Jednym z waszych trenerów jest Oliver Neville, były reprezentant Niemiec. No, polskim kibicom się tak średnio kojarzy. Powiedział o tobie w prasie: Polska Tormaschine. Bardzo miłe słowa. Powiedz mi, jak się wasza współpraca układa, na czym ona polega? No, Oliver Neville to jest bardzo, bardzo dobry chłopak. To jest dla nas dobry trener. On już bardzo dużo w życiu widział i mecze grał już bardzo dużo i on nam bardzo dużo pokazuje, jak się masz zachować przed bramkarzem, na pole, jak się masz ruszać. No i dla nas to jest bardzo, bardzo szczęście, że mamy taki trener. Urodziłeś się tutaj w Niemczech, masz dwa paszporty, polski i niemiecki, ale grasz w reprezentacji Polski U19. Powiedz, czy dla ciebie to był duży problem, żeby wygrać? Czy cały czas może jest problem, żeby się zdecydować, Polska czy Niemcy? Nie, dla mnie to nie było takie duże decydowanie, bo ja od początku, od małego mówiłem, jak się da szansę grać dla polskiej reprezentacji, to będę grać dla polskiej reprezentacji, bo ja sobie już od małego tak decydowałem, bo w całej rodziny są od Polski i no, ja byłem każde wakacje, jak byłem jeszcze mały, miałem czas, to byłem w Polsce, nie? To jest takie, babcia, dziadka tam mam, to jest wszystko tak. Bo pytam, bo znamy piłkarzy, którzy urodzili się w Polsce, a grają albo grali dla reprezentacji Niemiec, nie wiem, Miroslav Klose czy Lukas Podolski, czy takich wahań nie było z twojej strony? No, dla mnie na pewno nie było takich wahań. To jest Polska, to jest dla mnie wszystko. Ja miałem taki dużo, jeszcze pamiętam od małego i od tego jeszcze tak bardzo dużo trzymam i to mnie to zrobiło, co ja dzisiaj jestem. Czy z Niemiec nikt nie próbuje sprawić, żebyś zmienił zdanie, żeby może jednak bliżej ci było do Niemiec? To jeszcze nie, ale jak oni przyjdą, to zawsze mówiłem, że nie będę grać dla Niemiec. To jest dla mnie, to nie jest szansa dla mnie. Tam, ja nie chcę grać dla Niemiec, niemieckiej reprezentacji, tylko dla polskiej reprezentacji. Masz 18 lat, pewnie gdzieś tam sobie w głowie już układasz plan. Jak chciałbyś, żeby ta twoja kariera się potoczyła? Na początek zapytam o klub. Gdzie widziałbyś się za parę lat, czy jeszcze dalej? No to jeszcze nie wiem, tak, nie? Jest tak, że mam teraz bardzo dobrze awanse, gdzie chodzić, albo prepozycja. Ale ja chcę na pierwsze tu zostać, w Borussii, się tu podbić jak młodych ludzi przed mnie i chciałem tu dostać profesjonalny kontrakt
i se tu na tego pola chcę grać następny rok albo gdzieś kiedyś, nie? I to jest dla mnie bardzo ważne, że szybko trenuję też z seniorem i się możemy tam pokazywać. Tak na koniec, któryś masz swojego ulubionego piłkarza z reprezentacji Polski, a już tak pal 6, ogólnie ze świata futbolu, taki sportowy idol, z którym się utożsamiasz, wzorujesz na nim? No, mój sportowy idol od mojego był Cristiano Ronaldo, muszę powiedzieć, bo mnie bardzo podoba, jak on trenuje i ma taki jak się mówi, taki on bardzo dużo trenuje i jest tak angażowany grać w ten piłkę nożną i on jeszcze nie ma dojść, on nie wiem ile lat ma, 30 albo 30 coś, albo 29 i jeszcze dalej chce wygrać mecze i wygrać Champions League i bądź ten najlepszy zawodnik w całej Europie i to jest dla mnie, ale teraz już się bardzo, bardzo widzę z tym Krychowiakiem, bo on jest taki spokojnie na piłkę i dużo piłka też wygra, nie ma ani straty tam, jak on gra, jest taki spokojnie z piłką i no, to jest dla mnie też taki bardzo mocny fizyczny, on jest bardzo dużo piłka wygra tam w środku na pomocniku i to jest też dla mnie wzór. No tak. Okay. Życzę ci przynajmniej, żebyś zrobił taką karierę jak Grzegorz Krychowiak, czy równie taką jak Cristiano Ronaldo. Florian Szykowski, być może w przyszłości gwiazda reprezentacji Polski. Dzięki, Florian. Dziękuję bardzo.